Otwieram posiedzenie trzecie. Państwo radni, witam tutaj Państwa gości, witam młodzież. Najpierw przystąpimy do procedowania porządku obrad. Prosiłbym o wprowadzenie druku. Państwo macie porządek obrad przed oczami. Stwierdzam kworum, przepraszam. I teraz jak wprowadzamy druk do porządku obrad, druk numer 546. To jest za wprowadzenie druku do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. I kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 547, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania w porządku obrad wraz z poprawkami. Kto jest za przegłosowaniem takiego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. I zanim przystąpimy do procedowania tutaj uchwał, poprosiłbym pana dyrektora tutaj ze szkoły, aby poprosił pana dyrektora, aby mógł przekazać informacje radnym, którzy oddali jej głos. Proszę jak najbardziej, proszę uprzejmie. Dzień dobry Państwu. Paweł Sandorski, jestem dyrektorem Zespołu Szkoły Ogólnokształcącej nr 9 w Krakowie, czyli gimnazjum 11 i 23 liceum. Chociaż nowa zmiana, ponieważ od teraz zmieniła się nazwa gimnazjum 11, teraz to jest gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 11. Dzięki panu przewodniczącemu mogę na początku zabrać głos. Postaram się szybko, sprawnie, mam dla Państwa materiały. Kilka słów o szkole i projekcie, który mam nadzieję, że uda się zrealizować. Drugi rok pełnię kadencję dyrektora. Szkoła jest tuż przy Muzeum Lotnictwa. Część Państwa w tej szkole była, zna świetnie, część z Państwa już o szkole wszystko wiedzą, rozmawialiśmy wielokrotnie. Cieszę się, że Państwo mogą przychodzić do szkoły nie tylko w trakcie corocznych przeglądów, kiedy omawiane są sprawy remontu, na przykład, ale również w trakcie przedmiotów otwartych czy różnego uroczystości szkolnej. Proszę Państwa, szkoła w tym momencie liczy około 200 uczniów, kiedyś to było ponad 500. Liczba demograficzna sprawia, że ta liczba gimnazjalistów, licealistów spada. Staram się z nauczycielami wychodzić też mimo wszystko naprzeciw oczekiwaniom i Państwa, przede wszystkim władz miasta, żeby ograniczać koszty funkcjonowania szkoły. Staram się prowadzić taką politykę, zwłaszcza finansową, żeby nie biegać i nie wołać o pieniądze na każdy remont, na wyposażanie szkół. Dość taką mocną kampanię prowadzę, pozyskiwanie środków własnych. Od 2 lat w szkole może działać klub sportowy Grot. Jest to klub, który zajmuje się judo, mam świetnych trenerów i myślę, że uczniowie z tego klubu mogą korzystać, jak również partner szkoły został wynajęty chrześcijańskiej szkole podstawowej uczeń. To jest szkoła podstawowa, która działa na rynku edukacyjnym od kilku lat, rozwija się. Dzięki tym inicjatywom pozyskujemy środki własne i te środki przede wszystkim pozwalają sobie wydawać na doposażenie pracowni, komputeryzację. Od przyszłego roku szkolnego chcemy przejść na dziennik elektroniczny, a to wymagało zainwestowania w rozwój sieci internetowej i wyposażenie szkoły w laptopy, tablety i inne udogodnienia. Jak również z własnych środków przeznaczamy na malowanie korytarzy, a to co od Państwa otrzymujemy, to są środki przewidziane na wymianę posadzek. Zostało nam już tylko pierwsze piętro do wymiany. Szkoda, że środki, które żeśmy otrzymali na ten rok, są nie pozwalają na dokończenie wymiany tej posadzki, ale mam nadzieję, że uda się wszystko sprawnie tutaj dokończyć. I teraz przechodząc do tego, jakie są moje plany i plany nauczycieli na przyszły rok. Szkoła i gimnazjum i liceum nosi imię pułkownika pilota Stanisława Skarżyńskiego. Jest to pewien spadek po szkole podstawowej nr 128 i nie zobowiązuje nas. Chcemy, żeby za tym szło coś więcej niż tylko tradycja, historia i samo usytuowanie szkoły tuż przy Muzeum Lotnictwa. Pozwolimy sobie zaproponować
kandydatom do klas pierwszych i w gimnazjum, i liceum. Nabór do klasy, którą myśmy nazwali klasą lotniczą, chociaż nie kształcimy w zawodzie lotnika, ani nie uczymy pilotażu, bo to jest gimnazjum, to jest liceum, ale chcemy zaszczepić w młodych ludziach pasję związaną z lotnictwem. Nie tylko tradycyjna nauka i realizacja podstawy programowej, ale coś więcej. Takiej szkoły nie ma. Kraków nie ma takiej tradycji lotniczej, jest szkoła w Lublinie, jest w Świdniku, jest coś w Mielcu, jest coś na północy kraju, ale przecież mamy Muzeum Lotnictwa, jest lotnictwo cywilne w Balicach, jest 8 baza lotnictwa transportowego w Balicach, jest w końcu aeroklub krakowski i to są nasi partnerzy. Dzięki ich wsparciu, ich pomocy, zaangażowaniu też wielu pilotów postanowiliśmy stworzyć taką klasę, która w gimnazjum zaszczepi pasję lotnictwa. Tu idziemy w modelarstwo, tu idziemy w uczenie o aerodynamice lotu. W tych wszystkich rzeczach, które pozwolą po skończeniu gimnazjum już realizować swoje pasje i marzenia. A w liceum mam już taką możliwość, oczywiście nie jest to darmowe, to kosztuje, ale pójść w kierunku nauki latania na szybowcach, kursu szybowcowego. Są instruktorzy, są specjaliści, mamy program, nie jest to jakaś innowacja pedagogiczna i nie mamy tutaj i nie ciągniemy pieniędzy od Wydziału Edukacji na realizację tych projektów. To są jakieś tam nasze własne środki, nasze własne starania i wierzę, że dzięki pomocy Muzeum Lotnictwa i Lotnictwa w Obiernikach i 8 bazy lotniczej w Balicach zrealizować ten projekt. Ja dla Państwa, dla każdego z Państwa przygotowałem taką ściągawkę o naszej szkole, o projektach, o planach na przyszłość. Jeżeli można puścić koło. Oprócz tego pomysłu i projektu, ja wierzę, że on już się spotka z dużym zainteresowaniem, bo informacje w prasie. Również dziękuję za to, że Państwo zgodzili się, ażeby na stronie Państwa zanieść taką informację o dniach, bo o tej klasie ukazało się sporo artykułów w gazetach wydawanych w mieście Krakowie, również Państwa biuletynie. Wierzę, że to wypali. Jest to coś zupełnie nowego, innego. Myślę, że fajna oferta. I również Państwa też chciałbym zaprosić na Dzień Otwarty Liceum, który ma być realizowany 29 marca. Pokrywa się to z dniami otwartymi w nowej hali widowiskowej na Czyżynach. Kto z Państwa by się wybierał do Czyżyn, to może do naszej szkoły. I druga taka inicjatywa, którą chcemy rozwijać, ona się już pojawiła w zeszłym roku. Mianowicie ja tu z części Państwa rozmawiałem już parokrotnie o tym, że wszystkie pikniki, dni otwarte trzeciej dzielnicy są, odbywają się tutaj na Czerwonym Wątniku. Brakuje takiej imprezy w południowej części dzielnicy, na Świętami Jezu Góry, Wieczysta, Olsza. Myśmy już w tamtym roku spróbowali zorganizować taki tydzień, myśmy to nazwali Dniami Patrona, z sobotą, z takim piknikiem na terenie naszej szkoły i w tym roku również chcemy to powtórzyć. Mamy jeszcze dokładnego terminu, ale myślę, że on będzie albo końcówka maja, albo początek czerwca. Będziemy chcieli to tak zaplanować, żeby to się nie kłóciło z żadnymi innymi imprezami, które ewentualnie mogłyby się tutaj odbywać, czy też w Krakowie. Chcielibyśmy do tego zaprosić i przedstawicieli wojska, ale też i straży pożarnej, i policji. W tamtym roku, ze względu na to, że pokrywały się terminy tych imprez, to końca nie wypaliło, ale wierzę, że to uda się również chcieliby zorganizować. Chcemy zapraszać mieszkańców, żeby to był rodzinny, otwarty. Coś, co będzie też nie tylko promocją samej szkoły, ale promocją dzielnicy. Mamy też wsparcie różnych stowarzyszeń, które zajmują się na co dzień propagowaniem idei lotnictwa w Krakowie i w Polsce. Wiesz, że to może coś fajnego się narodzić. Z tych innych
inne rzeczy, które właśnie tylko przypomnienie, bo to od wielu lat promujemy, mamy klasy DSD z mocnym poparciem konsulatu niemieckiego, z wiadomo, mamy od lat klasy integracyjne z uczniami z niedosłuchem, ale też otwieramy się na inne rodzaje niepełnosprawności, to jest praca z dziećmi autystycznymi, czy też takim klasycznym wymiarze twarzy zespołem Aspergera. Kadra przeszkolona, wykwalifikowana, od wielu lat dokształcająca się, także na pełną współpracę tutaj jesteśmy otwarci i w gimnazjum, i w liceum. I myślę, że tutaj też opinia o samej szkole, od strony takiego bezpieczeństwa jest jak najbardziej dobra. Nie mamy żadnych w tym momencie kłopotów związanych z dyscypliną. Interwencji policji nie ma, straży pożarnej nie ma, więc to jest tylko się z tego powodu cieszyć. I na końcu już do Państwa radnych wielka prośba. Wielka prośba, ja próbuję, staram się, żeby szkoła wyglądała estetycznie, pięknie, ładnie. W środku się zmienia to, co straszyło, czy na sali gimnastycznej jakieś potworne krzywdy, tego już nie ma. To straszyło na korytarzach, tego już nie ma. Natomiast zewnątrz to jest chyba jedyna szkoła w dzielnicy, która swoim wyglądem odstrasza. I to znaczy bardzo, nie wiem, na ile Państwo mają wpływ na tę modernizację. Wiem, że to ten projekt został przesunięty na kolejne lata, które dotyczy naszej szkoły. Ale i boiska wymagają remontu, i budynek wymaga remontu. Jeżeli Państwo mają jakikolwiek wpływ na to, żeby przyspieszyć, czy żeby te środki były przeznaczane na odnowienie samej elewacji, ocieplenie budynku, ewentualnie odnowienie boisk, byłbym przeogromnie wdzięczny. Szkoły podstawowe wyglądają naprawdę fajnie, przedszkola również fajnie. Gimnazja też fajnie zaczynają wyglądać, a tu mamy gimnazjum, liceum, tak troszkę strasznie. Tyle z mojej strony. Te najważniejsze informacje chciałem Państwu przekazać. Podstawowe informacje o szkole, oczywiście one pokrywają się z tym, co jest dostępne na stronie internetowej i z tym, co można gdzieś wyczytać, ale chciałem, żeby Państwo mieli taki zbiór najważniejszych informacji, również jeżeli chodzi o prezentację szkoły na przyszły rok. I pozwolę sobie tutaj zostawić u Pana Przewodniczącego plakaty. Przede wszystkim są plakaty dotyczące klasy lotniczej w liceum i dzień otwarty, jeżeli można gdzieś tam w gablotach powiesić. I dla każdego z Państwa chciałbym zostawić taką smycz. Może się przydać. Jak nie Państwu, to zawsze można dzieciom, a może wnukom, może przyjaciół podrzucić. Można wykorzystać. I na koniec, jako szkoła o tradycjach też historycznych, sam patron przecież wojskowy, wielki wybitny patronarzysta, który się oddał za ojczyznę. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje historyczne, które są, dzieją się, będą się działy w mieście Krakowie. Tutaj, jeżeli chodzi o inicjatywy z Państwa strony, z tego co to sama Rada Miasta Krakowa, to jest inicjatywą, jesteśmy otwarci, chętnie włączamy się do tych projektów edukacyjnych i historycznych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i przepraszam, że czasowo to troszkę się rozciągnęło poza przysłowiowe 5 minut. Bardzo dziękuję. Na Panie Dyrektorze, w imieniu Radnych bardzo dziękuję za przedstawioną informację na temat szkoły. Prosimy jeszcze, aby Pan wpisał się, uczestniczył Pan w obradach naszej śledzącej sesji. I my w czwartek powiedzmy, widzimy się. Tak. No to myślę, że poruszymy tam część tych tematów, które Pan przedstawiał. I również dziękujemy i udanej pracy. Dziękuję Państwu.